No i proszę, i co takiemu bieda zrobi, nie? Kicia. No, elegancko. A witam Państwa. Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, ja tak dzisiaj przyjechałem na to pole, gdzie było przeżyto polewane humusami, czyli tam, gdzie było robione to doświadczenie, na tych malutkich poletkach doświadczalnych. Przyjechałem po to, żeby już te sznurki stąd powyciągać. I co? No i teraz pokażę Państwu, jaka jest różnica po humusach, kiedy te humusy były dawane przed zimą, tak? Doświadczenie polegało na tym, żeby sprawdzić, czy warto stosować w ogóle humusy przed zimą. Zostały zastosowane wtedy, pamiętacie Państwo, raz zostało podlane humusami. Później dosypałem troszeczkę wapna i więcej humusami nic nie było tutaj robione. Na wiosnę żadne humusy tutaj nie były dawane, tylko to, co było na jesień, czyli tam przed zimą, tak? Moi drodzy, teraz powiem Państwu tak, spróbuję to uchwycić kamerą, żebyście też zobaczyli, jak wygląda wykłoszenie się pszenżyta tu, gdzie były humusy, i jak wygląda wykłoszenie się pszenżyta tam, gdzie humusy nie były w ogóle zastosowane. Ja przyłączę kamerkę, słuchajcie, i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Moment. To nie jest takie proste, jakby się, słuchajcie, wydawało. O, proszę bardzo. No. Prezes idzie. Może słówko jakieś jeszcze powie, zaraz zobaczymy. Dawaj tutaj, chodź. I co, jest różnica, co? No widzę, stąd to jakby kwadrat. Odpali go, widzisz. Widzisz kłos taki bardziej kłos jakby był większy i taki... No widać, że jest różnica duża. Ty, ale zobacz, tak jak ja mówię, ja tu tylko humusylałem kiedy jesienią, tak? Tylko raz były zrobione jesienią i potem tylko troszeczkę wapna podsypałem. To zobacz, jak tutaj, jakie to jest gęste, bujne. A zobacz tutaj. Patrzyłeś, jak, że tutaj w ogóle nawet ten... Patrz, jak staniesz, to tutaj widać ziemię nawet, nie? Na przestrzeń. Ale ja tam wchodziłem, to masz... Do kolu. Nawet patrz, jak tutaj popatrzysz w tą stronę, to jak dywan, nie? Mniejszy, większy. No. Jest różnica, jest niesamowita. Jest niesamowita. Co powiesz? No co mam powiedzieć? Tak przyjechałem te sznurki, wiesz, powyciągać. A już dawno miałem i tak się nie wiem, ruszać. Nie. Widzisz, ja zapomniałem. Się zapomnę, a te kombajny wjedzie, nakręci na ten ślimak, no, na to wszystko. Miałem wcześniej, ale to widzisz, ciągle nie miałem czasu i tak. Jęczmień jest w tym roku ładny, tylko nie wiadomo, pszenica to do kitu złama. Na grzyba, że mi powinien jeszcze raz prysnąć, nie prysnąłem, rdza wlazła. A to nie tylko u Ciebie. Rdza to, z tego co słyszałem, to tak? Wielu, no. U jednego Przecież takiego nie. gościa to po prostu jak mi zdjęcia pokazywała, to się płakać chciało. U mnie też, aż czy spodnie czerwone. No. Okej, słuchajcie, słów kilka na temat tej strony, gdzie humusów nie było. Zobaczcie. Spróbuję to jakoś tak uchwycić. Trochę w kamerę mi tu słońce świeci, więc zobaczcie, jak wyglądają kłosy tutaj. Widzicie? Po prostu widać ziarna tutaj na tych kłoskach. Tak spróbuję je opisać. Widać przede wszystkim ziarka, już zaczyna być widać tutaj, tak? To jest po pierwsze. Druga sprawa taka, która rzuca się w oczy, to, że w tej chwili tutaj pszenżyto, które jest, ono jest takie, no można powiedzieć, na tyle rzadkie, że widać, no, że widać ziemię z tej perspektywy, jak stoi. Teraz, znaczy to, że jeszcze tutaj też wzrost, ale to za chwilę wzrost porównamy sobie, słuchajcie, do tego obok. I teraz, słuchajcie, przechodzę do pszenżyta, gdzie był stosowany humus. Zobaczcie, jak to wygląda. No to jest po prostu bajka. Zobaczcie, jak wyglądają tutaj kłosy. Te kłosy, oprócz tego, że słabo widać ziarka, no po prostu ta strona jest mega mocno bujna.
Zobaczcie, dla porównania, jeszcze raz przejdę kamerą tutaj. O, oj, moment. Tu z tej strony. I teraz jeszcze raz z tej strony. No zobaczcie, no to jest po prostu niebo a ziemia. Niebo a ziemia. Jeśli chodzi o wzrost, to tutaj to już w ogóle nawet nie ma o czym tutaj dyskutować, ponieważ zobaczcie, spróbuję też, wiecie, to ciężko jest tak uchwycić tą kamerą, żebyście Państwo to zobaczyli. Jeszcze słońce mi tu świeci. Do tego miejsca, tu w tym miejscu, tu, nawet widać, chyba kolor nawet widać, że jest inny, ale moment. Także tutaj jest o wiele, wiele wyższe, jeśli chodzi o wzrost, aniżeli tu, w tym miejscu. Tutaj nawet mogę wejść sobie, słuchajcie, w ścieżkę techniczną. O właśnie, zaraz Wam pokażę, jak wygląda w ogóle wzrost. Tak. Nawet wejdę tutaj, tylko teraz znowu muszę się przepiąć z kamerki. Także sekunda. Zobaczcie tutaj. Tutaj była w tym miejscu ścieżka techniczna i przy okazji była granica. Więc sobie wchodzę tutaj i przężytko mam tutaj w tym momencie dotąd. W tym miejscu mam dotąd. I teraz przejdę troszeczkę w drugą stronę, tylko przeniosę kamerę i zobaczycie, jak wygląda z drugiej strony. Ale powiem, że tu też ładnie widać. Ale momento. A tutaj w tym miejscu były stosowane humusy, tak? Tu aż szkoda wchodzić, ale momento. Tu do tego miejsca, więc jakieś dobre 30 cm jest wyższe, tak? Ogólnie te kłosy, które tutaj są, to one też są o wiele, wiele dłuższe niż tam, gdzie humusy nie były stosowane. W każdym razie, moi drodzy, tutaj nawet nie ma o czym dyskutować. Zobaczcie, jak to wygląda w tym momencie. Tutaj przężyto mamy do pasa, tam jest zdecydowanie mniejsze. Za chwilkę jeszcze pokażę Wam też, jak to wyglądało miesiąc temu, w kwietniu, tam właśnie, gdzie ktoś w komentarzu prosił mnie, żeby pokazać system korzeniowy. Ale to jeszcze za chwilę do tego wrócę. Ja również ogólnie muszę Wam się przyznać, że na początku kwietnia, kiedy robiłem ten materiał, właśnie po tym komentarzu, gdzie ktoś poprosił mnie o to, żeby pokazać ten system korzeniowy, ja Wam przyznam, troszeczkę też spękałem, bo jak wszyscy wiecie, w tym roku po prostu pogoda nas sprawiła no takie kuku, czyli po prostu ta wegetacja ruszyła praktycznie o 3 tygodnie wcześniej niż powinna. I co było dalej? Kłopot polegał na tym, że te wahnięcia temperatur były tak potężne, było po prostu cholernie zimno. I to wszystko zamiast rosnąć się też zatrzymało. I na początku kwietnia było tak, kiedy kręciłem materiał o tym N23, to tak jeszcze chodziłem sobie po tym przężycie i tak jeszcze myślałem, kuźwa, przecież to wszystko stoi w miejscu. To już powinno naprawdę mega mocno wystartować, ale wszystko stoi. No i potem tata do mnie mówi, no taka sytuacja wynikła, ale poczekaj, zobaczysz, jak tylko, wiesz, temperatura skoczy do góry, jak to się wszystko wyrówna, no to wtedy naprawdę to przeżyto też pójdzie bardzo mocno w górę i zacznie szybko rosnąć. No i okazało się, że oczywiście tata miał rację, faktycznie temperatura skoczyła, że to przeżyto też wystartowało bardzo mocno do góry. I moi drodzy, reasumując, żeby już też nie przedłużać, chodzi o to, że stosowanie humusów przed zimą, jak widzicie, ma bardzo duży sens, tak? Dlaczego? Dlatego, że tak jak wcześniej Wam wielokrotnie mówiłem, jak zastosujemy je przed zimą, to kwasy humusowe i mikroorganizmy, one mają takie dobre pół roku na to, żeby
żeby się, jak to mówią, ogarnąć w ziemi, tak, żeby po prostu zamienić te składniki odżywcze na żeby to, co jest w ziemi, zamienić na składniki odżywcze, żeby sobie roślina mogła to w sposób naturalny pobrać. I zobaczcie, zastosowałem tutaj same tylko humusy przed zimą, potem tylko dosypałem troszeczkę wapna, no i efekt jest po prostu nie do opisania, zresztą to widać, tak? Mam nadzieję, że to będzie widać na filmikach. No i dobra, moi drodzy, także jeszcze raz reasumując, jak najbardziej stosujcie humusy, a dodam jeszcze taką jedną rzecz, na sam koniec zanim jeszcze pokażę ten materiał, który nagrywałem z tym systemem korzeniowym. Również polecam tutaj bardzo mocno stosowanie humusu amino, dlatego że amino naprawdę ma bardzo taki mega pozytywny wpływ na szok, który gdzieś tam roślina dostaje, czy tam powiedzmy tam obrywa, tak jak powiedzmy były te gradobicia czy coś, to tym amino naprawdę, że tak powiem, amino leczy rany, o tak to nazwijmy. Dobra, moi drodzy, tak wygląda przeżyto 20 maja, tak, dzisiaj mamy dokładnie 23 maja, a zobaczcie, jak to wyglądało wiele, wiele wcześniej. Czyli tak, wypadałoby zrobić to sprawiedliwie, więc ze środka. W sumie pamiętacie, że ja to też tak nierównomiernie lałem, nie? No bo to tak z konewki to tak trochę średnio, natomiast wybiorę stąd taki najładniejszy. Taki najładniejszy przężyto. Momencik. Tu gdzieś jest. Dobra. O, albo tutaj. Skoro to ma być do zdjęcia, to fajnie by było wybrać takie właśnie. Najładniejsze, nie? Dobra. Więc tak. Uwaga, kopię. Głęboko kopię. Ok, gdzieś tu w tym miejscu. Dobra. Jedno mam. Tu mam też wiaderko z wodą, żeby od razu opłukać te korzonki. Ok, to będziemy mieli tak. Po humusie. I teraz trzeba by wybrać jakieś ładne tu, gdzie humusu nie było, czyli te z lewej strony. Też wybiorę jakieś takie jedno z wyższych. Momentu, ok. No ale tu powiem wam, że naprawdę widać tę różnicę w zagęszczeniu samym tylko. Dobra, ok, druga ręka jest mi teraz potrzebna, więc momentu. Słuchajcie, ogólnie wygląda to tak. Tutaj, gdzie była... Moment. Tutaj mamy jedno z wyższych... Jedno... Jak to wymówić? Jedno z wyższych przężyt. Z wyższych roślin. O, w ten sposób. No tutaj mamy po humusie, tak? Nawet zobaczcie, widać po samych łodygach. Jak tutaj wygląda, jakie tu są cienkie, jakie tutaj są grube. Ale zaraz je spróbuję jeszcze, obpukam i zobaczymy, jak ten system korzeniowy właściwie tutaj wygląda. Także znowu muszę się tutaj posilić jedną ręką, ale chyba, że zrobimy inaczej. Podstatyw się podłączę. Momento. I te drugie też. No, myślę, że będzie ok. Zaraz to na białej kartce rozłożę, więc wtedy też będzie lepiej widać. Ale jeszcze moim okiem spojrzą. No dobra. Więc mniej więcej wygląda to w ten sposób, że tu, gdzie humus nie był dawany,
spróbuję jakoś to bardzo zbliżyć. Także mam nadzieję, że będzie to widać. Wygląda to w ten sposób. Ogólnie pszenżyto jest naprawdę w stosunku do tego, gdzie był humus dawany, to jest naprawdę widać, że no nie wiem, jak Państwo to sami ocenicie, tak? Łodyżki są cieńsze. Jest ono ogólnie jest cieńsze, tak? System korzeniowy tutaj wygląda na dosyć rozrośnięty. Jest, bo tutaj nie ma co ukrywać, ale natomiast ogólnie, jeśli chodzi o sam wzrost, no to jest zdecydowanie niższe od tego, tak? I zobaczcie. Spróbuję nawet to podnieść tutaj bliżej do kamery. To już wszystko zostawiam w Państwa ocenie. Tak wygląda system korzeniowy. Tu, gdzie humusu nie było. Ale zdecydowanie proszę zwrócić uwagę, że ono wygląda na takie no, słabsze w stosunku do tego, do którego za chwilę Wam pokażę. No, to jest... I to oczywiście było wybierane to jedno z wyższych, tak? Żeby po prostu jakieś tam lipy nie było. Tu jest kolejne, ale no tutaj to zobaczcie, jak to wygląda. Łodyga jest zdecydowanie grubsza, zresztą nawet tu oderwę, momento. Do porównania. Zresztą tu nawet chyba nawet nie ma co porównywać, bo to bez tego widać. Natomiast ten system korzeniowy, proszę zobaczyć, jak on wygląda. Też jest mocno rozrośnięty, to nie ma co, tylko że tak jak ja tu porównuję i widzę jedno do drugiego, to no nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć. Jedynie co mi się w tej chwili rzuca w oczy, no fakt, że one są dłuższe te korzenie, to widać, że one są dłuższe. No ale sam fakt, że ta łodyżka, proszę zobaczyć, ona jest bardzo, bardzo gruba. No więc tak mniej więcej to wygląda, tak wygląda ten system korzeniowy między jednym a drugim. W mojej ocenie powiem Wam tak, system korzeniowy wygląda bardzo podobnie, Tutaj nie ma co zakrzywiać czasoprzestrzeni, bo to widać. Natomiast różnica jest ogólnie w samej budowie rośliny. Po humusie widać ewidentnie, że te łodygi są naprawdę bardzo, bardzo konkretne i są bardzo są grubsze, tak? Natomiast tam, gdzie humusy nie były lane, to pszenżyto po prostu rośnie swoim tempem, tak? Natomiast te łodyżki są, no po prostu są cieńsze, no i tyle. No zresztą chyba głupio by to wyglądało, gdyby przy tym wzroście te łodygi wyglądały jak pień, nie? Więc po prostu są adekwatne do wzrostu. Niemniej jednak z doświadczenia wychodzi na to, że zastosowanie humusu przed zimą, potem ta wegetacja, kiedy bardzo, bardzo szybko ruszyła, wilgoć, dodatkowo jeszcze ciepło, spowodowały to, że ten strzał z humusu był dość taki, można powiedzieć, intensywny, tak? Natomiast obok, gdzie humusy nie były dawane, to pszenżyto sobie po prostu rośnie powolutku swoim tempem i nie jest tak wysokie i tak grube, jak tam, gdzie humusy były dane. Werdykt taki, że... Ale to słuchajcie, to jest tylko, mówię, w mojej ocenie. Ocenę to już pozostawiam dla Państwa. Tu każdy musi sobie sam tą opinię wyrazić. Moim zdaniem naprawdę fajnie jest po tych humusach. Widzę, że to zboże naprawdę jest no, takie naprawdę zdrowe. Muszę to zrobić w ten sposób, bo nie chcę już po prostu niszczyć tego pszenżytka. A niestety jak kombajn wjedzie i się poplącze, to wszystko to będzie po prostu nie opłacała się skórka za wyprawkę. A moment, tu gdzieś jeszcze coś trzyma, ale jest. Słuchajcie, piszcie w komentarzu, co Wy na to. Co Wy na to wszystko. Jak widzicie, tutaj lipy nie ma, bo sam prezes tutaj mówi, że różnicę widzi. Ale naprawdę, powiem Wam, że tak jak tutaj teraz się patrzy cały czas, to no jest różnica nieporównywalna, nie? Więc to stosowanie humusów no naprawdę przynosi wiele, wiele, dużo korzyści.
No i przede wszystkim też to widać w plonie, nie? W plonie i w samym tym, jak to zboże później wygląda. No jest naprawdę... No i właśnie tak to jest, moi drodzy, kiedy bateria się, że tak powiem, skończy i nie mam żadnego sygnału, a potem wychodzi przy montowaniu filmu, że przez 10 minut gadam sam do siebie. Moi kochani, tak chciałem tylko oprócz tego, że powiedzieć dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się następnym razem. Na zakończenie tylko chciałem właśnie powiedzieć, że jeszcze raz podkreślić to, że stosowanie tych kwasów humusowych warto nad tym pomyśleć zaraz po żniwach i przygotować się do tego, żeby te kwasy humusowe jakoś jeszcze wstrzelić w te jesienne uprawy. Dlatego, że tak jak Państwo widzicie, raz zastosowany humus, raz i to jeszcze tak, wiecie, no, z konewki był lany, efekt jest naprawdę mega widoczny, co dąży do tego, że rzeczywiście warto stosować te humusy nawet przed zimą. Moi kochani, a więc bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam Państwa oczywiście wszystkich serdecznie. Zostawcie proszę coś tam po sobie. No i do następnego razu. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.